Siemano widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku sporo się będzie działo, mamy sporo roboty, sporo ogarniania i sporo przygotowywania tych wszystkich palet, żeby one były na swoim miejscu. Zobaczymy, ile w ogóle to się będzie tam tego mieściło. I najważniejsza rzecz, jak to w ogóle będzie wyglądało, czy to będzie się pionowo układało, czy jednak to będzie później znikało, tak jak czasami jest z belkami, że macie 50 belek, limit jest 250, ale tylko te 50 widać, a tamto gdzieś się zapisuje tak jakby w farmingowej chmurze. Wy napiszcie hashtag ogarniemy, a wam przypnę oczywiście widzowie serduszko, z serduszkami jestem na bieżąco. Kurki, powiem wam, że się zastanawiałem i zapomniałem na live'ie was o to spytać, bo na live'ie, no jak pewnie zauważyliście, sporo podziałaliśmy. Czy te kury nie pasowałoby jednak ogarnąć na tej zasadzie, żeby już sobie gdzieś tam to ulepszenie w głowie szykować, a nawet i w tym odcinku, żeby zwiększyć sobie kurnik powiedzmy do 100, no i widzowie dokupić sobie kolejne 50 kur. Czy dla nas to by był nie wiadomo jak duży wydatek? No myślę, że teraz patrząc na nasz budżet, który aktualnie oscyluje w okolicy do 270 tysięcy, no to widzowie to nie byłoby dużo pieniędzy. I napiszcie mi w komentarzu, to jest pierwsza najważniejsza rzecz, czyli ile kur byście chcieli? Czy zwiększamy limit do 100? No 150 to chyba funduszami, no bo będziemy musieli ulepszyć kurnik na 100 w ogóle pojemności. Później na 150, to już pewnie koło, no nie wiem właśnie jak to funduszami będzie wyglądało, bo to jest dwukrotność tego, co zapłaciliśmy za kurnik. A ja muszę sobie przypomnieć, ile zapłaciliśmy, ale z takich, nie wiem, przypomnień w głowie myślę, że koło 50 tysięcy, no ale to bardzo już dawno temu ogarnialiśmy, także mogę też i widzowie was wprowadzać w delikatny błąd. Czyli byśmy musieli zapłacić 100 plus jeszcze kury, no to już by troszeczkę odjęło, bo tam też są takie pieniądze, że mi się zdaje, że koło 140, nawet może 150 tysięcy by nam odeszło od budżetu. No to już jest tak pokaźnie nawet, także widzowie, troszeczkę była lipa. Teraz mamy 3 pola. Ja wam gadałem i obiecywałem kiedyś, że jak będziemy mieli 3 pola na tej serii, to widzowie, gospodarstwo gospodarstwem, oczywiście wasze pomysły, żeby postawić sobie stodołę, wiatę, czy jakikolwiek garaż na tą serię, są bardzo dobre i one będą realizowane, tak jak wam mówiłem. No muszę kupić jeszcze dwa te obręby wyspy, gdzie wydamy no prawie bańkę, tak w zaokrągleniu można powiedzieć. No i na budowę wyspy, mówię, muszę mieć praktycznie drugą bańkę, żeby widzowie postawić te wszystkie budynki, żeby już to ładnie zrobić, się nie przejmować na pieniądze, nie patrzeć na to, żeby na przykład, nie wiem, postawię sobie 3 budynki, nagle patrzę, kurde, bela na kolejny nie mam i trzeba czekać, tylko na raz wybudować gospodarstwo i gdzieś nagrać właśnie z tego odcinek. Mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało i w tamtym regionie, gdzie właśnie tą wyspę będę dokupował, najprawdopodobniej to gospodarstwo będzie stało, także na razie o budynkach mi za bardzo nie piszcie i o kolejnych zwierzętach, bo tam też sobie ogarnę krowy i tak dalej i świnie, i konie, i wszystko, co się tylko i wyłącznie będzie dało, mordy. Z ważniejszych aspektów, jeszcze teraz, jaki ciągnik byście widzieli na tej serii? To nie jest takie jeszcze oficjalne pytanie, chociaż tak szczerze, moglibyście już teraz mi pisać. Ja oczywiście ten odcinek na kolejny dzień, czyli na niedzielę, gdzie się najprawdopodobniej będzie kończył już wtedy maraton z tego wszystkiego. Chyba że uda mi się jutro coś ponagrywać jeszcze z młodym, ale nie wiem jak jutro będzie z czasem. To byśmy co innego na kanał puścili albo indywidualnie coś nagram. No bo tutaj, jak wiecie, z tym zetorem są przeogromne problemy i to nie takie, że w polu robi, no bo w polu robi dobrze, prawda? Tylko że pracownika nie da się wynająć do niego. A jeżeli my mamy ciągnik, na którego nie da się zatrudnić pracownika, a robimy pobocznych rzeczy od groma, no to tutaj już lampka się zapala, że widzowie, no chcieć, nie chcieć, przyda nam się coś kolejnego, tylko właśnie co bym mógł tutaj kupić. I też czekam na wasze propozycje, jakie maszyny bym mógł sobie kupić jeszcze, widzowie, na tej serii. Czego nam tutaj brakuje, żeby to gospodarstwo powiększyć. Gospodarstwo bez budynków, wiecie, to barek maszynowy powiększyć, żeby już tak logicznie wam to wszystko nazwać. Dobra, kwiecień jest czas na jeden, to my sobie ustawimy ten kwiecień, widzowie, na dychę. I też dzisiaj, albo tak, albo nie, bo nie wiem ile tutaj wody, czy te 4 koła wyjdzie, czy nie, będziemy sobie włączać do produkcji kompletnie wszystkie drzewa, żeby tego jabłek tych było produkowane jeszcze więcej. Czy to się uda, czy to się nie uda? No zobaczymy, myślę, w dalszej części odcinka. A ja sobie, widzowie, a trawy sobie też wykosiłem, dlatego pieniądze mi doszły, bo zarobiłem. Tutaj sobie dawałem też i nawozy. No trochę roboty tutaj na live było wykonane. Ale jeszcze, widzowie, w winogronach trzeba zrobić jedną ważną rzecz. Ja tam się denerwowałem, że mi to nie dochodzi, ale patrzę, że w ziemniakach, widzowie, jest praktycznie to samo. Także nie ma co się denerwować na te buraki, które są z tamtej strony. I jak ja, mordy, to planowałem, czy ja jechałem jak najbliżej chyba tej strony i mam wrażenie, że ja na 2 przejazdy to ogarniałem ostatnio? No chyba tak. Tutaj ogólnie, widzowie, też jest kwestia większego rozsiewacza, który mi proponowaliście, i większy rozsiewacz to pewno będzie.
I myślę, że jak będę miał już ten większy ciągnik, to i opryskiwacz sobie kupię. Może nawet ten zetor z większym opryskiwaczem, takim już stricte najprawdopodobniej na kołach, też by dawał radę. Ale widzowie, jak już będziemy robić takie wielkie zakupy, no to na te wielkie zakupy też trzeba troszeczkę poczekać. Myślę, że kombajn, jakbyśmy chcieli zmieniać, to może nie na te żniwa, ale na następne. Też widzowie można. Czy nawet jakiś silos postawić na zboże, żeby się nie bawić w workowanie? Kurde, no opcji jest naprawdę od groma tutaj, jeżeli chodzi o ogarnianie tego wszystkiego. Ja już widzę, że czas jak jest ustawiony na 60, to i miód szybciej się produkuje, tam jeszcze nic się nie produkuje. Zobaczymy, jak po końcu kwietnia będziemy mieli to wszystko ogarnięte. Dobra, czekajcie, żeby tam nie zjechać, bo tutaj tyle jest spadek zazwyczaj na tych odcinkach. Jeżeli chodzi o wjeżdżanie, to jeszcze dojadę. I teraz tak, jak ja się ustawię tędy, jak najbliżej tych wszystkich, wiecie, pachołków z winogronem, to będzie mi to robiło idealnie. No, zajebiście robi. No widzowie, tak, robi mi to całkowicie idealnie, także jest bardzo dobrze. Jest to szybsza sprawa niż bawienie się, widzowie, z tym opryskiwaczem, bo tak naprawdę z opryskiwaczem, jak ja sobie latam, no to ja 5 rzędów na 3 razy, czy ja to robiłem? Czy na 4 razy ja to robiłem? No musieliśmy objeżdżać sobie odtąd, później tak jakby jechać, no może 3-4 razy na pewno, widzowie. A ja nawet nie wiem, nie no, 5 rzędów to raczej na 5 razy opryskiwaczem tamtym bym nie robił, bo tam już jest też taka szerokość ulepszona. Jakby to było oryginalnie zrobione, no to widzowie już by mogło być ciężko, żeby jakoś szybciej sobie to wszystko uprawiać. No ale co, winogron mamy nawieziony, to mamy ogarnięte, jeżeli chodzi o te pierwsze nawożenia. No w maju zrobimy sobie drugą daweczkę tego wszystkiego, także ja sobie dam czas, widzowie, no nawet i na 500 tak troszeczkę możemy sobie zaszaleć, żeby to wszystko sobie leciało. Zobaczymy, jak to będzie sobie wszystko rosło. Kurde, bele, ja muszę... A tu zajadę? Jakoś wtedy wcześniej jechałem, ale takim slalomem delikatnym. Wiecie co, ja tej 30 nawet za bardzo nie będę odczepiał chyba od tego rozsiewacza, no bo po co? Jak tutaj ta 30 i tak... O kurde! Bo tutaj ta 30 tak czy siak, widzowie, służy już teraz właśnie do jakiegoś rozsiewania. Kurde, bela, już się... Mega, mega ciemnica, widzowie, już się robi powoli. I sobie ją zostawię na razie tu i niech będzie zgaszona. A my widzimy się już chyba bliżej dnia następnego. A nawet miesiąca. O Boże, jeszcze deszcz na koniec. Ja tak stoję i czekam, aż deszcz przeminie i chyba zaraz... Dobra. Deszcz przeminął, także czas dajemy sobie na dychę. Czy coś tutaj urosło bardziej? Nawiezienie 50%. Okej. Okay. Tutaj nawiezienie 50% wzrost zbioru taki średni. I tutaj nawiezienie i też to jest takie średnio, jeżeli chodzi o jakieś takie ogarnianie. Jak wygląda sprawa, widzowie, z tą wodą, żeby można było podolewać, bo ja chcę to wszystko sobie zrównać i dostawić sobie też i jabłonie. Jabłonie to nawet dzisiaj, 2700. Czyli jeszcze 2700 musimy czekać, widzowie, żeby sobie pouruchamiać to wszystko dalej. No te różnice jakieś tam minimalne są, ale to nie są jakieś różnice takie dosyć duże. I to chyba będzie jako pierwsze do przetestowania, jak te jabłka się układają. No bo jak na razie te palety układają się tak. Tutaj macie też odstępy od każdej palety. Czy to jest jakieś fajne? No takie, nie wiem, po prostu jest odstęp, no nie? Jakoś ja nie będę się wypowiadał, widzowie, czy to jest jakieś zajebiste, czy to jest jakieś tragiczne. No bo to bo tak zrobił autor, niech tak będzie. To jakby nie było tych odstępów, to może więcej by tego weszło, ale tu i tak jest kwestia 250 wpisana, także mi się zdaje, że tutaj za dużo by to nie zmieniło, bo i tak autor by pewnie 250 dał. I zobaczę właśnie, czy tu się będzie układać jedno na drugie, to chyba ostatni... Aha, dobra, czyli dobrze mówiłem, ostatni rząd tutaj się jeszcze, z tego co widzę, będzie układał i tu zostało nam jeszcze jedno, czy my na miodzie to najpierw będziemy w stanie sprawdzić. A! Rekord mamy drzew, widzowie, na tej serii, bo tutaj wszystko udało mi się ogarnąć. Zastanawiałem się, że to tak trochę, jak widzicie, są nierówno, jedne są tu, drugie są tu i to z takimi przerwami, ale widzowie jest po 20, czyli mamy tak, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, tutaj patrząc na siatkę, to już wychodziłoby, widzowie, idealnie na krańcu. Także kolejnych drzew nie sadziłem, no i też, żeby tutaj było jakieś tam miejsce. Czyli o 40 drzew będziemy mieli więcej niż poprzednio. No i tu jest też taki plac, gdzie można było to zrobić. Ja mam też inny patent na sadzenie tych drzew, ale to, widzowie, dopiero jak dokupię sobie tej wyspy, to będziemy to właśnie w tą stronę sobie ogarniać. Ja sobie jeszcze ogarnę, widzowie, w tym momencie ważną rzecz, czyli... To ten miód trzeba tutaj pospychać, żeby to już też było w jednym miejscu i żeby na tych paletach to było poustawiane. Jeżeli chodzi o pomidory, ja na razie tego nie będę ruszał, bo mi się zdaje, że to jest bez sensu kompletnie. Dobra, czekaj, to tak, 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 tak. I to się układa wszystko idealnie. Boję się, że w którymś momencie, jak ja będę za dużo tego miodu produkował, mi się to zbaguje. Ale też... O, może się nie zbaguje. I co?
No i gówno, widzowie, układa się tak jak wam mówiłem, czyli układa się w niewidzialny sposób. Mamy 58 w ogóle palet. Jedna paleta ma 371. Chyba załapało którąś paletę z tych, o co tutaj nie były jeszcze pełne. No ale trudno, już jak załapało, to załapało. Widzowie, ja mam 272 tysiące, nie mam przy sobie właśnie telefonu i nie mam za bardzo jak obliczyć sobie tej całej kwoty, ile trzeba będzie odjąć za te jabłonki. Także zajmiemy się całkowicie czym innym, bo mi się zdaje, że można sobie zrobić, widzowie, tutaj opryski. A miałem dostawić sobie te jabłonki, ale to nawet jak tam będzie już zero wody, to dopiero chyba wtedy będziemy się tym zajmować. Nawet i Zetora możemy sobie wziąć do pryskania, bo tak jak mówię, tutaj nie ma nic więcej do ogarniania tak naprawdę. Jednak, widzowie, zmiana planów ze względu na to, że w Zetorze nie działa pracownik, także nie za bardzo mi się to podoba. Zrobimy sobie to na zasadzie właśnie 60, puścimy sobie pracownika, a ja tak na logikę będę sobie latał, widzowie, po prostu i dawał nawóz dalej w tamtych miejscach. Tylko że, żeby pracownikowi ułatwić sprawę, ja sobie zrobię przelocik jeden, no mniej więcej coś takiego się ustawimy. I teraz tak, trzeba wyłączyć tą całkowitą super siłę do palet, co mamy włączoną, bo to, widzowie, się rozkłada nieco inaczej niż inne opryskiwacze. Tutaj jeżeli se kliknę tego X-a, no to mi nic nie daje, to się po prostu nie rozłoży. Czyli trzeba robić tak, no jak w prawdziwym życiu. Nawozi się? Nawozi się. Tu pola są równe, także jak ja sobie dojechał mniej więcej o tak jak jadę, to będzie ok. Ja sobie go puszczę chyba od tej strony, wiecie. Dobrze? Dobrze, a tamto pole najwyżej z burakami jeszcze mi zostanie na trochę. Żadnych ścieżek tutaj tych technologicznych, widzowie, aktualnie nie robię, no bo to jest kompletnie bez sensu moim zdaniem robić na takich malutkich kawaluńkach. No i co, będziesz robił czy nie będziesz robił? He. No tak. Nie za bardzo, widzowie, pracownik ma ochotę chyba nam dzisiaj pomagać. No tu coś, to coś po prostu jest nie tak na tym polu i to dlatego, widzowie, bo jakby tu było wszystko dobrze, to ten pracownik by sobie idealnie działał. Dobra, 50% nawiezienia, także my sobie damy kompletnie drugą dawkę nawozu, dlatego też i nie odczepiałem tak naprawdę sobie tej 30 od tego rozsiewacza. I w którą stronę najlepiej będzie jechać, no i tak muszę wjechać sobie w któryś rząd, no bo wtedy to się nie opyla w ogóle. Co to się dzieje? A to i tak tu jest ile bliżej? A tam jak robi? Gdzie jest 60? Ktoś mi powie, gdzie tu są na przykład ślady tej 60, żeby zobaczyć, jak ten gamoń tu wjechał? Nie no, no bardzo ładnie, o tak do miniaturki czy do czegoś, no idealnie po prostu. Po prostu perfekcja, widzowie, no. Nic, tylko się cieszyć. Tamto opryskałem, bo już nie chciałem denerwować tego pracownika, także już sobie to ogarnąłem. Tutaj też sobie, widzowie, działam bardzo sprawnie i szybko. I widzowie, jest maj i ja zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, bo przecież my winogron mamy do sprzedania. Także ten winogron będzie trzeba zaraz opchnąć. Ja sobie dopcham jeszcze to mniej więcej do 30, żeby ten czas już sobie mniej więcej leciał jeszcze szybciej. No bo jakby mamy nawozy pokończone, opryski pokończone, widzowie, no to tutaj nie ma co robić, tak w skrócie mówiąc. Dobra, to sobie dojeżdżamy. Ja sobie to zostawię znowu w tym samym miejscu, po prostu gdzie to było wcześniej. No i przez te sprzedawanie kur i kupowanie ich od nowa, to widzowie, znowu musimy czekać dłużej na jajka. No jest to troszeczkę irytujące, ale widzowie, nie jestem kompletnie w stanie tego przeskoczyć i po prostu będziemy musieli czekać więcej na te jajka, no nie ma innej opcji. Dobra, to sobie dajemy mniej więcej. A nawet niech stoi pod kątem, przecież to nie musi być idealnie równe. Bierzemy sobie winogron, teraz na pakę i lecimy sobie, widzowie, naszego punktu sprzedaży. Ten winogron, ciekawe czy on w ogóle łapie się na palety. Się mogli kiedyś sobie to przetestować. Ile pieniędzy będziemy mieli z winogronu, z tych właśnie rzędów, które teraz znowu uprawialiśmy? To jest co roku praktycznie to samo, tylko że ja nie pamiętam ile, widzowie, tego było. 15 koła. Razy 4. Plus jeszcze tam coś troszeczkę jest, no to 60, widzowie, tysięcy zarobku. No, 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 fajnie, powiem wam, że naprawdę
Fajnie to wygląda, czekajcie, bo tu zaraz mi się zacznie to ładować gdzieś i będzie jeszcze większy problem i dylemat. Dobra, ja sobie to zostawię na razie gdzieś w tamtym miejscu. Czyli widzowie, jeżeli ktoś się zastanawia, czy winogron jest opłacalny, to ja od razu wam mogę odpowiedzieć. Jeżeli nie macie zwiększonej ceny, to nie. Tak w skrócie, widzowie, mogę wam powiedzieć, bo naprawdę, no my tą cenę mamy zwiększoną 10-krotnie, to z 60 tysięcy u mnie zarobku. Wy na normalnych cenach, akurat na tej mapie, bo te ceny są, nie wiem, mega zaniżone, akurat na tej mapce, byście zarobili, o, 600, no bo tutaj wyjdzie to jeszcze 6200 nawet może. I teraz powiedzcie, czy nawóz, oprysk, maszyny do tego i tak dalej, czy ten winogron farmingu jest w jakimkolwiek stopniu opłacalny, bo ja bym bardziej celował w to, że nie jest. Ale jak sobie ulepszycie, no to już wtedy wiadomo, że jest. Dobra, ja sobie widzowie to odstawiam. Wszystko tutaj jeszcze coś jest w ogóle tego winogronu? No na 54 litry to ja już sobie poczekam do kolejnego zbioru. Ja nie będę zdawał i nie chodzi, nie będę jeździł. Jeszcze tą maszyną się tak tragicznie widzowie steruje. I dla 54 litrów w ogóle się męczył, żeby to sprzedać. No bo to mi się zdaje, że w ogóle logiki by to nie miało. No i mamy widzowie czerwiec. Jak widzicie, ziemniaki już sobie fajnie rosną. Pszenica też już tam wystaje. Buraków to powiem wam, że ja nawet nie widziałem. Jeżeli chodzi o jakieś przyspieszanie tego czasu, no to oczywiście to się pozbierało, ale jest to na razie pojedyncze, także też ja nie będę tego widzowie za bardzo ruszał. Kwestia wody, jak to wygląda? 3200, tutaj powiem wam, że tak wody dużo nie idzie, bo tu jest kwestia jeszcze jakaś 1 litr wody, chyba 1 litr pomidorów. Ogólnie macie takie wykresy, no nie? 1 do 1, a na przykład truskawka, 1 wody, 2 truskawki, sałata, 2 wody, 1 sałata. Także tak to, no mniej więcej się to różni wszystko od siebie. Jeżeli chodzi o miód, powiem wam, że ja się tak delikatnie powoli zawodzę, bo nie wiem dlaczego, ale te pszczoły, ja ich dostawiłem aż tyle, te ule, i one nie produkują... No tego miodu tak, że mnie to zadowalało, no nie? Nie wiem kompletnie dlaczego. Jest go tak jakby mniej niż było wcześniej. Czy coś zbagowało, czy jest paleta? Dobra, jest jeszcze ta jedna paleta. Tam nic aż tam daleko nie poleciało. No jak nie poleciało, jest to, że poleciało. Trzeba to robić uważnie i z głową. Chyba, że nagle będzie mi to produkować w jeszcze szybszym tempie, to wtedy spoko. Ale czy naprawdę będzie mi to produkować w szybszym tempie? Sam nie wiem. W ogóle to jest taki dziwny błysk, jak to się... Widzicie? Taki kompletnie dziwny błysk. Dobra, sprawdźmy sobie tutaj. 2700 było, a jest 1700, czyli widzowie... No w czerwcu, no w sierpniu będziemy mogli dostawiać sobie kolejne drzewka. W teorii te drzewka to ja mogę teraz postawić. Ja już telefon mam przy sobie, także widzowie mogę sobie poobliczać koszty, jakie będą związane z właśnie tymi... drzewkami, czyli tymi jabłonkami, i ogarnąć sobie to od razu. I nie wiem, widzowie, czy nie najlepiej było sobie w tym odcinku jeszcze zainwestować. Mamy 333 tysiące. Czy to będzie ostatnia inwestycja w jabłka? To powiem wam, że nie wiem, bo też właśnie pisaliście w komentarzach, że ja sobie dostawiłem tylko 3 tutaj i czy to już będzie taka granica ostateczna tych jabłoni. I powiem wam, że no nie wiem, ja po prostu tak to zrobiłem, ale czy to będzie taka ostateczna, wiecie, granica, to tego nie powiedziałem nigdzie i ja nie wiem sam, czy to będzie taka granica. Pytanie jak te jabłka. Te jabłka też się będą pewnie tak ustawiać, że będzie ich 250, a jednak widzowie... Tak, już się to nie dostawia, ale cały czas wartość rośnie. Także tak to widzowie wygląda. No i do października te jabłka muszą sobie leżeć mniej więcej na tej plandece. Też kurde, tak z doświadczenia bym patrzył, że przyczepa jakaś by się nawet większa jeszcze jedna zdała na tą serię i też by było pięknie. Dobra, buraki jeszcze jak wyglądają? No buraki wyglądają następująco, widzowie. Wzrost zbioru ja też mnie zastanawia, bo tu jest 100% napisane. Na wiadomo, że takich buraków się nie kopie. Jeżeli chodzi o pszenicę, wzrost zbioru mamy 100%, ale wiadomo, że takiej pszenicy się nie zbiera. Wzrost ziemniaków mamy 100%, no ale też wiadomo, że takich ziemniaków się nie zbiera. Także tutaj, widzowie, coś się pokiełbasiło. Jak wygląda sprawa z tym? 100%. Czyli teraz tak naprawdę zostaje nam tylko i wyłącznie czekać aż mniej więcej do lipca, albo przeczekać w ogóle jeszcze ten miód, żeby on tutaj się też powolutku sobie tepał. 77 na 250. Jest, widzowie, czerwiec, a to musi nam wystarczyć, ta jedna plandeka, aż do marca przyszłego roku. No, coś mi się, widzowie, zdaje, tak szczerze, że nie ma bata, żeby to wystarczyło. 88 na 250.
No cholipka, może być delikatny problem, żeby to wszystko zmieścić. Ja sobie wezmę czas na 360, ale tutaj widzowie 89, czyli dobrze liczę. No ale to nie ma opcji, jeszcze jest lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń. Ja pierdzielę, to nie ma opcji, to trzeba było dwie plandeki widzowie ustawiać do tego. Bo tu od marca, czyli no ma, no kwiecień, maj, czerwiec. Jest 88 w 3 miesiące, niecałe. Tylko będzie koło 100 w 3 miesiące. No ta plandeka jedna na pewno nie starczy, najwyżej to co będzie później, to widzowie będziemy sobie sprzedawać, albo będę robił coś takiego, że marzec, kwiecień, sprzedaż. I dopiero od maj, czerwiec, lipiec i tak dalej będziemy sobie to już wkładać tutaj. Zobaczymy. 6.32 moi drodzy w lipcu. Co dalej możemy robić? Tak jak widzicie, tego się natepało znowu dosyć dużo wszystkiego. Ja nie chcę czasu za bardzo przewijać, bo chcę w lipcu jak najwięcej zebrać sobie tych zaległych palet z miodem, jeżeli tak to w ogóle możemy sobie tutaj nazywać. Na pewno koszenie trawy, widzowie, to też jest aspekt dosyć ciężki, bo nie wiem ile pieniądza z tego w ogóle zarobimy. Ja sobie wezmę to mniej więcej tutaj, no i dostawimy sobie od razu zawczasu, żeby te pieniądze być już policzone do kolejnych odcinków, widzowie. Dostawimy sobie te właśnie jabłonie, tylko pytanie, ile tych jabłoni ja jestem w stanie sobie tutaj dostawić i jaki będzie koszt właśnie tych kolejnych jabłoni, bo ja tego tak szczerze kompletnie nie pamiętam. Na pewno trzeba sobie podliczyć jabłonie, żeby to wszystko wiedzieć. I ile jest wody? Zero, czyli mamy koszt i jabłonek i koszt wody. A tu jest 696. A tu jest w ogóle 800. 800, aha. No. Czyli jeszcze chwila, żeby widzowie to wszystko sobie poogarniać, ale kwestia postawienia dodatkowych jabłoni. Mamy tutaj coś takiego. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Czyli startujemy od 40 tysięcy w górę. No nie będzie prosto, bo widzowie, od 40 tysięcy w górę, czyli zapiszmy sobie tą kwotę. 333 tysiące, 114, odjąć 40 tysięcy, odjąć 42 tysiące, odjąć 44 tysiące, odjąć 46 tysięcy. No i tu chyba skończymy, czyli cztery jabłonki zdostawimy, bo ja nie chcę zbankrutować, widzowie, dzisiaj. Ogólnie, widzowie, to się delikatnie pomyliłem w obliczeniach, bo kolejna kosztuje 38 tysięcy. Także troszeczkę inaczej to wygląda. Dobra, widzowie, tutaj musimy sobie zaznaczyć, czyli to plus to. I teraz mam te informacje. No i zaczynamy. Ja już kwotę mam zapisaną do tego wszystkiego, czyli jest tak. Za 38 tysięcy, widzowie, stawiamy sobie coś takiego. Czyli oto nieszczęsne tej TV hajstry. Czekaj, tam to się do linii chce to zrobić. No i to do linii będzie w tym miejscu, tak? No to jakieś tam delikatne różnice, widzowie, mogą być. Ale to jest chyba tak ona linii praktycznie. Dobra, 38. Tu jest akurat na linii znowu. 40. Widzowie, tragedia. 42. 44. Jeszcze za 46. No pasowałoby też za 48 to już dostawić, tak na logikę. Albo widzowie, wiecie co? Nie będę tutaj aż tak szarżował. Oj, wyłączyłem nagrywanie. Tak, widzowie, zdeczka nie to kliknąłem i wyłączyłem nagrywanie. Ale ja sobie usunę z naszego tego obliczenia całego jedną porcję drzew, żeby to wszystko jakoś tam się wyrównało. Te dwa sobie dostawię później, jak już będzie to wszystko na równo. Ja nawet nie chcę, widzowie, na razie patrzeć, ile pieniędzy wydamy na wodę w ogóle do tych drzew. Coś mi się zdaje, że to będzie tragedia istna. Wszędzie jest 12 tysięcy litrów, ale to dopiero woda to nas nie interesuje, bo woda to dopiero będzie, jak wszędzie będzie na zero. 169, 114. Tak, tyle pieniędzy, widzowie, nam zostało. No nie jest kolorowo na łazarskim rejonie. Niestety. Co dalej? Miód widzę, że już tam się potepał w ilości naprawdę znakomitej. Także znowu możemy sobie to wszystko poprzesuwać.
Tam się podwójnie to zrobiło, także też już jest dobrze, jeżeli chodzi o te pomidory, bo ich jest coraz więcej z tych 10 tuneli. Ja mam nadzieję, że zarobek będzie bardzo dobry. No, czy to się oczywiście uda, czy to się nie uda, no to ja nie mam bladego pojęcia. Dobra, lecimy widzowie w tą mańkę i sobie to dalej ustawiamy, żeby to było wszystko na paletach. Czas jest na 5 w lipcu i myślę, że to jest dobry czas teraz, żeby i tak czekać sobie do żniw. Wziąć sobie, wypakować troszeczkę tych trawników. No i czekać sobie faktycznie gdzieś tam na okres żniwny. To bym mógł sobie też, widzowie, tak naprawdę poprzestawiać. To wam pokażę jeszcze, jak to wygląda. Winogron już się robi aktualnie, jak widzicie, zielony. Także też fajna sprawa, bo niedługo on będzie pewnie gotowy do zbioru. No i buraki, no to wiadomo, jaki to jest okres, także na buraki nie możemy co narzekać. I ciekawi mnie jeszcze jedna ważna rzecz. Te drzewa w ogóle coś urosły? Tak z czystej ciekawości. No nie, no z drzewami nic się jeszcze, widzowie, nie stało, także drzewa w ogóle nie urosły. I tutaj jest problem, bo z drzewami znowu będziemy... Oj, no długo i to bardzo, bardzo długo czekać. Ja sobie to poprzenoszę i widzowie jeszcze sobie ogarnę tak na szybko, przynajmniej jeden obwód z koszeniem trawy, żeby wam już tego całkowicie nie pokazywać, no bo tego wiadomo, że jest dosyć dużo, jeżeli chodzi o robotę. Dobra, dajmy sobie ciach. Ty, no i już niech to się nam robi elegancko, prawda? Jeżeli chodzi o ten miód, czy właśnie o te palety, żeby ta woda sobie uciekała z tych drzewek. To mi się zdaje, że będzie okej. No i widzowie, jeżdżę i koszę i tak cały czas, dobra. Czekajcie, w tamtą bajkę bym się mógł podjechać, czy właśnie z tej strony najlepiej by było jechać? Chyba od tej strony sobie podjadę, tylko tu jeszcze, widzowie, trzeba było pozrzucać parę właśnie tych, widzowie... pomidorów, no ale to zaraz to chyba zrobimy. Czekajcie, bo ja sobie może będę je przerzucał. Tylko nie wiem, czy jest sens je właśnie tak zatrzymywać, czy jednak by tu zostało 2, 4, 5 aby. No aby 5 mi tego zostało, także widzowie, ja sobie zaraz to zrzucę. To sobie od razu wysypię, bo jest 21% i widzimy się za chwilę. No i dobra, widzowie, ruszamy sobie dalej, bo tu już jest ogarnięte. Czy ja to złapię? Złapię na raz. Patrzcie, jak te palety w ogóle z pomidorami. One tak bardzo ładnie wyglądają, jak one sobie tutaj stoją. Tego na raz nie jestem w stanie zrobić, chociaż jakby się, ale wiecie, jak zaraz zostanie z tej strony, zaraz zostanie z tamtej strony, to bez sensu jest cudować, jak tu pojadę sobie w to i we w te. I z tamtej strony chyba też mam obrobione, także coś tam nawet sobie tutaj zarobimy. 178 tysięcy, jeżeli chodzi o nasz budżet, a nie! One już produkują jajka, te kury, to ja was, widzowie, delikatny błąd wprowadziłem, bo... Ciekawe właśnie, ile jest za paletę tych jajek w farmingu. Czy nie będziemy zmuszeni znowu sobie podwyższać delikatnie ceny, bo te kury będą praktycznie bezużyteczne albo będą jeszcze tańsze niż zboże. No to, to mnie mocno ciekawi, no ale to zobaczymy, jeżeli chodzi o sprzedaż jajek, dopiero gdzieś w przyszłości pewnie. Czy oto 60 sama z siebie się przestawiła, jak ona była aż tam, czy tutaj się coś po prostu baguje na tym save'aju, czy też nie? Nikt tego, widzowie, nie wie. Ja tutaj jeszcze troszeczkę koszenia mam. Nie wiem, jaka długość, widzowie, wyjdzie tego odcinka w dniu dzisiejszym. Na pewno ogarniemy sobie żniwa. Być może no, na nowe nabytki to ja nie będę szarżował, tak żeby w kolejnym odcinku pokupować. Raczej pozbieramy sobie na zakup właśnie tej wyspy i pewnie zrobimy sobie żniwa, jakieś prace. Poogarniamy to wszystko i może nawet jeszcze posprzedajemy sobie jabłka, jak dobrze nam to wszystko wyjdzie. Ile tych palet mamy z jabłkami? 67, to do października mi się zdaje, że się nazbiera dosyć dużo. Wydamy bardzo dużo pieniędzy na wodę najprawdopodobniej w kolejnym odcinku. A może jakąś maszynę i bym se kupił, bo dawno nic nie kupowaliśmy. No nie wiem, to zobaczycie w kolejnym filmie na kanale. A ja się z wami żegnam i widzimy się już jutro w niedzielę w kontynuacji wyspy. Nara!